Jesteśmy pamięcią tych ludzi, jakby to był drobny epizod. Nie, to był jakiś krwawy epizod naszej historii. I dlatego bardzo się cieszę. A mam taki do tego też stosunek emocjonalny, dlatego że tutaj jak spojrzymy na tą mapę, to Rymacze, Jagodzin, to właśnie mój ojciec walczył w oddziałach samoobrony, a mama z moim starszym bratem, mającym 7 miesięcy, chowała się po lasach, po okołach, jak to się mówiło. Także moi rodzice przeszli to piekło, ale oni przeżyli. Innym dziesiątkom tysięcy Polaków nie udało się tego przeżyć i o tym musimy pamiętać. Także panie dyrektorze, ja bardzo dziękuję, że o tym dzisiaj mówimy. Życzyłbym sobie, że rzeczywiście takie spotkania, one były i w Koszalinie, w innych oddziałach IPN-u, żeby one były w szkołach, żebyśmy mogli upowszechniać i mówić w sposób taki, jak to IPN się mówi, w sposób udokumentowany, że mamy tutaj badania, popieramy empirycznie, to nie jest żadna propaganda, to jest część naszej historii, o której chcemy pamiętać, chcemy pokazywać naszym potomkom. Dziękuję bardzo.